Cześć wszystkim! To znowu Punio 7, a to dalszy ciąg Arkanum. Przepowiedź maszyny magii. Dobra, jesteśmy w pierwszym u ołtarzu pierwszego bóstwa trzeciego kręgu. No i u niego już chyba składaliśmy ofiarę, o ile się nie mylę. To jest Alberich. W trzecim kręgu część bogów się już powtarza. Dobra, u niego składaliśmy Lavarok. Mamy klawy. Ciach. No i teraz znowu mamy. Okej, dał nam siłę. Spoko, fajnie, podobało mi się. Jeszcze jeden punkt siły i będę mógł dzierżyć ten ciężki miecz. Chociaż nie wiem, czy będę chciał. Chociaż mój obecny topór jest równie fajny. Dobra. Tędy do wyjścia. Przed chwilą tędy szedłem, więc jeszcze nie zapomniałem drogi. No i ciach. Dobra. No i kolejne bóstwo będzie na północ. Mianowicie w wiosce Bedokan był taki gość. Chyba już u niego składaliśmy ofiarę. Więc przejdziemy się tam. Ale dobra. Wracając do naszej lektury. Przypomnę, czytaliśmy o równie pochyłej współczynniku tarcia. Rozpoczynając eksperyment ustawiając równie pochyłą pod możliwie najbardziej ostrym kątem, prawnie równolegle do blatu, umieśćcie blok A na równie pochyłej C, a zauważycie, że się nie zsuwa. Zobserwowaliście działanie współczynnika tarcia. Zwiększając teraz powoli kąt nachylenia równiej pochyłej o kilka stopni na raz do momentu przełamania tarcia, blok zacznie się zsuwać. Znając dokładne rozwarcie kąta, które sprawia, że blok samoistnie zsuwa się... Poczekajcie, chyba muszę im pomóc. Tak lepiej. Które sprawi, że blok samoistnie zaczyna się przemieszczać po równi, obniżcie je o stopień lub dwa. Uzyskacie w ten sposób niepewną równowagę, przy której współczynnik tarcia jest na tyle wysoki, aby pokonać kąt nachylenia równi, ale jednocześnie nie tak niski, aby umożliwić ruch bloku A. Wprowadź teraz do układu magiczny artefakt. Zbliżcie go powoli do równi pochyłej C. Zauważcie, że blok A powoli zacznie się zsuwać. Kąt nachylenia równi nie uległ zmianie, a nie zmieniły się też właściwości bloku. To magiczny artefakt zmodyfikował nieco współczynnik tarcia. Zmiana ta jest jednak nietrwała, a jej wystąpienie nieprzewidywalne, co powoduje, że blok będzie się zsuwał lub pozostanie nieruchomy. To właśnie nieprzewidywalność i niestabilność wszystkich efektów magicznych uniemożliwia ich zastosowanie w maszynie. Najmniejsza nawet zmiana współczynnika tarcia spowoduje bowiem zatarcie przekładni, pękanie pasków, klinowanie się zębatek. Konsekwencje tego są katastrofalne. Jak katastrofalne było życie tych wilków. Okej, dobra. To był koniec eksperymentu pierwszego. Jak złożymy tą ofiarę, to przejdziemy do drugiego. Dobra, gdzie to był... Tutaj? Chyba tak. Siema, ludzie. Woromon, możesz się przywitać z ziomkami. Nie tutaj. Nie tutaj. Poczekam do rana. Ja właśnie lubię muzykę. Tutaj. Okej, i jemu składaliśmy kamienie. Tak, kamienne serce. Ciach. Spoko. Trzymaliśmy tą ofiarę, więc wszystko jest dobrze. No dobra. A teraz jedziemy z powrotem. Ty w żaden sposób. Jedziemy z powrotem go do Kerlina. Tego ziomka już byliśmy niedawno. Dobra. Fajnie.
Dobra, idziemy. Doświadczenie drugie, wahadło. Główną zasadę działania wahadła, co zapewne pamiętacie, odkryli już nasi przodkowie. Dawno zauważono, że każde wahadło jednakowej długości, niezależnie od wagi ciężarka i długości łuku wychylenia, na ruch w tę i z powrotem zawsze zużywa tyle samo czasu. Dlatego wahadła są wspaniałym chronometrami. Mniej podatnymi na zmiany temperatury, niż zegary z mechanizmem sprężynowym. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Dobra, co mu składaliśmy? A, monety mnury. To... Daj mi jedną, Magnus. Ciach. Dobra, trzymaliśmy poprzednie błogosławieństwa. Tutaj, z powrotem dostaliśmy targowanie. Dobra. Teraz wracamy do Bola. Czyli tędy... Tędy jest ołtarz Bola. Dobra, w międzyczasie. Rozpoczynając eksperyment z trzema wahadłami, wprowadźcie je... Chwila. Zabijemy tego pana i pójdziemy dalej. Rozpoczynając eksperyment z trzema wahadłami, wprowadźcie je w ruch i zmierzcie ich okresy wychylenia za pomocą zegarków kieszonkowych lub zegarków wodnych. Pierwszy wniosek ogólny jest taki, że dłuższe wahadła poruszały się wolniej od krótkich, od krótszych. Jednak matematycznie okres wychylenia każdego wahadła jest taki sam i można go opisać za pomocą wzoru. Aby obliczyć okres wychylenia, należy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z długości wahadła. Okay. Kiedy wahadła znów są w ruchu, wprowadźcie magiczne artefakty i zauważcie, jak niejednostajny staje się ruch wahadeł. Niektóre z nich poruszają się wolniej, inne szybciej, niż mogłyby wskazywać wcześniejsze równanie. Zmienność okresu wychylenia tych wahadeł... Aj, znowu muszę im pomóc. Zmienność okresu wychylenia tych wahadeł nie jest już proporcjonalna do ich długości, masy albo łuku wychylenia. Jedynym istotnym czynnikiem jest blisko się działającego artefaktu, ale jest on całkowicie nieprzewidywalny. Tak jak w pierwszym doświadczeniu, i tu zmienność nie daje się określić. Konsekwencje dla każdej maszyny, która działa w zasadzie na zasadzie oscylacji, są więc natychmiastowe i katastrofalne. W obecności siły nadnaturalnej zegary będą wariować, silniki zaczną wyrzucać wały, a metronomy zatańczą tarantelę. Jest to nieunikniony efekt uboczny zakłócenia praw naturalnych związanych z oscylacją. Dobra, to było doświadczenie drugie. Teraz doświadczenie trzecie. Obwód elektryczny. W ostatnim doświadczeniu wykorzystamy obwód elektryczny, który zbudowaliśmy na poprzednich zajęciach. Jak zapewne pamiętacie, jest to bardzo proste urządzenie. Niewielka bateria pełni funkcję źródła siły elektromotorycznej, przesyłając prąd przez mały opornik. Tu w postaci żarówki niskiej mocy. Na potrzeby eksperymentu możemy założyć, że przewody użyte do skonstruowania obwodu charakteryzuje niewielka oporność. Wiecie już, że gdy obwód jest zamknięty za pomocą przełącznika B, to między baterią a żarówką powstaje różnica potencjałów. Zgodnie z prawem naturalnym, prąd płynie od najmniejszego do najwyższego potencjału, wybierając drogę o najmniejszej oporności, w tym wypadku przewód. W rezultacie przepływu prądu zapala się żarnik żarówki. Gdy jednak ponownie otworzymy obwód, prąd nie ma drogi przepływu, a żarówka gaśnie. Zamknijcie obwód, aby ponownie zapalić żarówkę. Zauważycie, że żarnik pali się jasno i jednostajnie. Zbliżcie magiczny artefakt, a żarówka momentalnie zacznie migać. Artefakt zakłóca bowiem potencjały elektryczne w obwodzie, a prąd, który powinien płynąć od najwyższego do najniższego potencjału w przewidywalny sposób, płynie teraz w tę i z powrotem. Jeszcze dojdziemy do wniosku, że magia jest źródłem prądu zmiennego. Nie wynaleziono jeszcze materiału, który izolowałby maszynę od działania tego efektu. Dlatego obecność siły nadnaturalnej
wciąż niszczy maszyny funkcjonujące dzięki elektryczności. Halo? Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, że nasz obwód elektryczny jest bardzo mały, a zastosowana bateria nie ma wielkiej mocy, dlatego eksperyment nie jest niebezpieczny. Niestety nie dotyczy to maszyn, które wykorzystują olbrzymie ilości energii, a zostają wystawione na działanie sił nadnaturalnych. Skutki zakłócenia potencjałów elektrycznych w maszynie wykorzystującej dużą siłę elektromotoryczną mogą być nie tylko kłopotliwe, ale wręcz wybuchowe. Wielu technologów straciło życie przez silniki i generatory, które oszalały. Zalecam więc najwyższą ostrożność. Dobra. Tyle tego wstępu. Mam nadzieję, że zaciekawiła was ta lektura. Jest jeszcze słowo wstępne o jakiegoś historyka, który chciał napisać historię Arcanum. Ale to równie długa lektura, więc chyba tego nie będę czytał. Dobra. To jest Bolo. Jemu ofiarowywaliśmy pierścienie. Magnus, masz na pewno jakieś... dawałem ci sporo. Dobra. Wszystkie poprzednie zachowane, więc możemy iść do ostatniego, do Kaitana na Gorgot Pass. Tak. Wilczki. Więcej wilczków. No. W każdym razie, jak widzicie, jak słyszeliście, Arcanum zostało przygotowane z myślą o takich rzeczach. Podręczniki użytkownika, wow. Kto teraz jeszcze robi takie rzeczy? A żeby jeszcze coś się wysilać przy ich pisaniu? Coś takiego klimatycznego dopisać? Nie. Po co to komu? Tak nikt nie czyta, tak? Więc trochę szkoda, że obecnie gry komputerowe trochę się tak zmieniły pod tym względem. Stały się trochę mniej takie, no... jakby to ująć. Tak, bardziej praktyczne. Tymi względami. No. Jeszcze jakieś małpki to zostały? Może. Nic nie widzę. Dobra, gdzieś tutaj był ołtarz. Dobra. I jemy musimy... Czy ja czytam? To chyba nie. Ona w twych dłoniach waży twe krzywdy, zwycięstwa i znoje. Wielka bogini wagi trzyma, widzi, zna wszystkie uczynki twoje. Kaitan, przychodzą w pokorze, by złożyć na twą na twe rączęta ten kamień serca klejnotu, zważ go, weź go, panno okrutno i piękno. Okej. Okay. To w sumie trochę kamień serca klejnotów. Trochę ciężko by było się domyślić, ale mam coś takiego, się nazywa geoda. To jest kamień serca klejnotów. Nie wiem. Trudno jak dla mnie to określić. Ale w każdym razie chodzi o to. Błogosławieństwo Kaitan. Okej. Zniknęła mi siła. O, dostałem charyzmę, percepcję. A tak zaskoczenia mi został. Leczenie, targowanie się. O, i ucznictwo mi pozostało. Szkoda, że siła mi zniknęła. To było akurat całkiem przydatne. Okej, zręczność mi spadła. Że będę musiał ją przywrócić na 18. Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, kończyliśmy wszystkie kręgi. A więc to tyle, jeżeli chodzi o składanie ofiar. Została nam jeszcze jedna ostatnia ofiara do spełnienia. U najwyższego bóstwa Arcanum. Nie wiem w sumie jak się nazywał, a nie chcę mi się teraz szukać. Ale to bóstwo znajduje... Jego ołtarz znajduje się w... W Vendigroth.
Więc jak będziemy szukali urządzenia. On przeżył ognistą kulę? Nie może być. Aj. Dobra, więc jak będziemy szukali urządzenia z Wendigrod, to jednocześnie tam zajrzymy i spełnimy tą ofiarę. Ona jest najfajniejsza ze wszystkich. Dobra. Ale to później. Za jakiś czas. Teraz wybierzemy się do Tarantu. I zrobię w końcu porządek z ekwipunkiem towarzyszy. Mamy parę rzeczy do zidentyfikowania. A ponadto mamy mnóstwo klejnotów, których właśnie nie sprzedawałem, ponieważ wiedziałem, że mogą się przydać przy ofiarach. Więc wolałem je sobie zatrzymać. Ale teraz już spełniliśmy wszystkie ofiary. Ostatnia ofiara jest dosyć specyficzna, nie potrzebuje żadnych przedmiotów, więc będę mógł zrobić porządek z nimi. Okej. Okay. Chciałem poczekać do rana, ale już muzyczka jest, więc w sumie tak muszę poczekać do rana, bo sklepy muszą być otwarte. No, Raven, już troszkę punktów życia ci brakuje. Tak, nie lubię, jak te paski są takie nie do końca. Moja perfekcjonistyczna natura wtedy krzyczy strasznym krzykiem agonii. Dobra, poczekamy jednak do południa. O, idzie. Dobra. Pozbierajmy wszystkie pierścienie. Inne takie rzeczy. Ponieważ żadnych z tych rzeczy nie będziemy już potrzebować. Obłowimy się. Nieźle. Boże się, że gość nawet nie ma tyle kasy, żeby nam zapłacić za to wszystko. Tak. Parę monet. No dzięki. Spoko. Miły z ciebie gość. On niczym nie handluje. Ten pan tutaj handluje. A, już nie ma w ogóle kasy. Już go obrobiliśmy. Ha! Okej, on płaci pełne ceny. Zobaczymy, jak długo go starczy, żeby zapłacić za te wszystkie rzeczy. Nie, to możemy się jeszcze przepłynąć do Caladonu. Tam pewnie też znajdą się jakieś sklepy, które by skupywały takie rzeczy. Okej, to sobie zatrzymam. Dobra. No i więcej klejnotów. Magnusa, dawaj mi wszystkie. Okej, gwieździsty robin, nie wiem do czego on jest, ale sobie zatrzymam, bo ładnie wygląda. Może jest potrzebny do czegoś specjalnego. Okej, pierścieni na razie nie potrzebuję, bo ten gość nie skupuje pierścieni. Naszyjników pewnie też nie skupuje. A, nurt też nie skupuje. To później. Ciach. Ta, nie skupuje naszyjników. No całkiem sporo kasy ma gość jak na sklep wielobranżowy. A niedługo zmieni profil działalności na jubilera. Okej, tam jeszcze mam dwa kryształy. Ktoś jeszcze ma jakieś? Złoto, Raven, po co ci złoto? Oddawaj. Nie potrzebujesz. Jeszcze zardzewiały topór. Dobra, teraz to wywalimy na śmietnik. Ty nic nie masz, ty nic nie masz, ty też nic nie masz, też nic nie masz. Ostrzeg Xerxesa, zachowam na pamiątkę. Dobra. Ty już masz tylko gwieździsty rubin. Dobra, to będziemy musieli gdzieś indziej sprzedać.
Okej, dobra, przejdźmy się jeszcze do pani identyfikującej i zobaczmy, co za magiczne rzeczy ostatnio trafiły nam się w trakcie przygód. Tędy. Go! A, w tym czasie się napiję. Spoko. Dobra, zidentyfikuj nam to. Pierścień ochrony. Fajnie. O, mistyczny pierścień. Troszkę lepszy. To jest przeklęta laska Berserkera. Siła... Zręczność siła kondycja plus 3. Albo zręczność siła kondycja minus 4 losowo. Tak, trochę dziwny przedmiot. To ta pani Berserker, w której się nim posługiwała. Dobra, zobaczmy. Fajnie byłoby identyfikować parę przedmiotów na raz. Virgil, potrzymaj parę tych rzeczy. Co ty jeszcze możesz potrzymać? Te wybudzacze. Możesz potrzymać też tą laskę. I Varomon. Czy zmieścimy się? Zmieszczą się chyba dwie zbroje. Dobra. Ciach. Mała tajemna zbroja płytowa. KP 15 plus 10. Wszystkie odporności plus 10. Fajna. I mistyczna kolczuga. Również fajna. Zaraz zobaczę, co ty masz teraz, Jormundzie. Mało tajemną kolczugę. Zechcesz tą zbroję płytową? A, zechcesz. Fajnie. Umiarkowane obciążenie. A, w sumie lekkie. Więc dajesz radę. Waga 900 kamieni. Ta, sporo cię to obciążyło. Musiał ci pozabierać te książki. W sumie nie będziemy mieli już pewnie z nich pożytków. A co do tej mistycznej kolczugi? Ty już masz mistyczną kolczugę, Virgil. Raven. Masz tajemną skórzaną zbroję. Czy wolisz mistyczną kolczugę na to? Nie. Natomiast Permian Smithy. Jakbym ci dał, to pewnie chętnie byś to założył, tak? Chętnie. Problem z tobą jest taki, że ty masz potwornie małą siłę. Co? 6. W sumie sam pewnie mógłbym założyć. 104, 114. Zobaczmy. To daje mi część odporności plus 20 i KP 23. To ma natomiast KP 17, odporności plus 15. A. Odporność na obrażenia 64. Bez tego mam odporność na obrażenia 47. Ok, a reszta odporności? 16, 32, 34, 92. 16, 34, 32. Odporność na magię mi wzrośnie. Elektryczność spadnie. A reszta pozostaje mniej więcej tak samo. Ok, KP 94. KP 88, to też mi troszkę spadnie. Wiecie co? Sporo waży ta kolczuga. Więc odporność na obrażenia 47. 20% zmniejsza na obrażenia. A zobaczmy, rzucę na siebie tarczę ochronną. Skuterską odporność. Na obrażenia 87. 95. To już chyba wymaksowana jest odporność w takim razie. Mała odporność na magię w tym. W sumie 87-95 to nie jest aż taka duża różnica. Podaruję sobie tą zbroję. Podoba mi się ten płaszcz. Lubię jego wygląd. Okej, dobra. Mam jeszcze ten niezidentyfikowany łuk. I tą zbroją.
kościach. Trawiąca zbroja płytowa. Zmęczenie. Dot. Krytyczne zmęczenie. Minus 100%. Nie wiem co to jest, ale pewnie nie jest złe. Nie jest dobra. I rający długi łuk. Losowo krzywda. Okej, dobra. Czy coś jeszcze mamy do zidentyfikowania? Chyba nie. Magnus Raven. Ta, to wszystko. Dobra. Czy coś jeszcze miałem do zrobienia? Jeszcze muszę komuś dać te pierścienie. Ale dobra, to już jakoś to ogarnę samemu. W następnym odcinku zmierzamy do... Na te całe... Czekaj, jak to się nazywa? Muszę sprawdzić mapę. Tak, Puskowia, Wendigrod. Tam znajdziemy Tulę. I tam będzie parę fajnych rzeczy do zrobienia. W międzyczasie sam ogarnę porządkowe rzeczy, posprzedaję wszystko, pochodzę po miastach, ponaprawiam i tak dalej. Przygotuję się do podróży. I cóż, to chyba tyle. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Na razie, cześć.